Witam cię bardzo serdecznie. Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Mentoring ze mną o numerze 32 dotyczy zazdrości. Zazdrość, zawiść, albo takie odczucie, gdy porównujemy się do innych i czujemy się niezbyt dobrze. Mentoring o numerze 32, który daje nam razem 5, czyli arcykapłan. Arcykapłan to ten, który przeszedł przez różne stopnie od tego nowicjusza, kapłana. Różnych stopni kapłańskich, do arcykapłana i przede wszystkim zmierzył się z całym mrokiem. Dlatego na karcie tarota w wielkich arkanach tajemniczenia on wyłania się z mroku. On poznał wszystkie aspekty ludzkich emocji, wszystkie aspekty i metody, jakimi działa mrok. Pokonał je i stał się arcykapłanem. Myślę, że do tego tematu byłoby dobrze wrócić do wszystkich ceremonii, które zawierały w sobie numer 5, i gdzie w opisie był była wskazówka na arcykapłana, żeby idealnie zrozumieć to przesłanie. A my idziemy dalej. Mentoring, czyli Twoja droga do mistrzostwa pod moją opieką, z moimi wskazówkami i przesłaniami. I dzisiaj w takich niesamowitych warunkach jesteśmy już po pełni Księżyca. A tak jak mówiłam na sprawozdaniu z Rytuału dla Matki Ziemi, że ta pełnia była bardzo taka. Wodna, emocjonalna, to tak niesamowicie pasuje nam ten temat dzisiaj. A na zewnątrz jest taki orkan, takie fale na oceanie, taki zachód słońca w tym momencie jest godzina 19.15. No, 19. Słońce i 15. Diabeł, znowu oczywiście wszystko w odpowiednim momencie. I jest taki wiatr, że te wszystkie odgłosy w tle, które słychać, to jest po prostu orkan i wszystko tam sobie lata na zewnątrz. Zaczynajmy więc. Na pewno miałaś, albo miałeś przynajmniej raz w życiu takie odczucie, że spotykasz się z kimś, rozmawiacie na jakieś tematy. I nagle czujesz się niedobrze, czujesz się mniejsza, mniejsza, mniej wartościowa, mniej wartościowy. Może pojawić się takie wrażenie, no dlaczego tej osobie się udało, a mnie nie. Ta osoba jest w moich oczach jakoś na piedestale, jak gdyby wyżej, coś więcej osiągnęła, a ja nie. I wszystkie tutaj, właśnie te niuanse. Tego odczucia. To pytanie zadała mi jedna z uczestniczek naszego mentoringu. Nie będę tutaj czytać pytania, tylko w takim um, błyskawicznym skrócie powiem, jak to, um, jak to pytanie, jakie ono zawiera w sobie aspekt. Czyli um, skąd to się bierze, że nagle, gdy zaczyna spotykać się ze znajomymi, odczuwa zazdrość, pomimo tego, że jej życie jest na bardzo wysokim poziomie. Czyli i duchowym, i materialnym, czyli generalnie jest dumna ze swojego życia i szczęśliwa, a tutaj pojawia się takie odczucie. I teraz tak: miała kilka spotkań ze znajomymi, gdy te uczucia zaczęły się przejawiać w głowie, i to bez względu na to, czy ta osoba była majętna, czy też nie. Um, tu jest taki, taki niuans, że sama z siebie nie jest zadowolona z tego odczucia, ponieważ nie rozumie, skąd to uczucie może się pojawiać. I tutaj bardzo ważne pytanie, że dotyczy to również rozwoju duchowego, tak jakby obie strony rozwijają się duchowo, więc skąd nagle takie jakieś nieporozumienia, jakieś takie dziwne energie? No, i to chyba najważniejsze, że. Zastanawia się, czy przy większych skupiskach ludzi, na przykład w dużych miastach, uruchamia się wtedy jakiś program zazdrości i takiego porównywania się z innymi, bo ta energia tych dużych skupisk ludzkich, która jest skoncentrowana na tym życiu materialnym, czyli na tych aspektach materialnych, może takie uczucia wywoływać. Wow, 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 od czego tutaj zacząć? Zaczniemy może od tego.